Witajcie, myszki z tej strony, teraz w pierwszym odcinku z Hearthstone 4 na nowym DLC Trial of Allegiance jako Brazylia. Tak, wybraliście Brazylię jako państwo, które mamy zagrać. Oczywiście to DLC daje nam trzy różne państwa i wreszcie chyba dodaje portrety do Ameryki Południowej, więc jej. Wiem, że już były, tylko niektóre nie wyglądały jakby były z Hoya. Więc tak, gramy jako Brazylia. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, to tak, nic się nie zmieniło. Żadnych nowych państw, żadnych nowych, że tak powiem, państw. Chyba więcej nie można. Oczywiście można powiedzieć, że się trochę pozmieniało, ponieważ dodali tutaj takie tereny. Fajnie. I też zostawimy historyczne cele. Uwielbiam zostawiać historyczne cele z tego względu, że świat wtedy nie staje w płomieniach, bo bez historycznych celów świat staje w płomieniach. I oprócz tego była jeszcze druga ankieta, którą zrobiłem gdzieś około północy, dlatego że postanowiłem, że no w sumie powinna być zrobiona, czyli jaką frakcję zagrać. I dzięki temu, że Hoy daje nam bardzo fajnie, jeżeli chodzi o to, że możemy sobie wcześniej zobaczyć, co oni robią, co w sumie kończy się na tym, że nic nie jest zaskoczeniem w głównej mierze, co oni robią, to pomyliłem się. Naprawdę się pomyliłem. Zapomniałem główną zasadę Hoya. Jeżeli dasz frakcję monarchistyczną do zagrania, oczywiście, że wszyscy wybiorą ją. I tam miało jakieś 60%. Demokracja to w ogóle nawet 10 nie dostała. Czyli o to. Bo jeszcze mamy demokrację o tutaj taką, ale to jest takie typowe, że o, mamy w sumie, nie chcemy tego gościa, ale w sumie możemy tego gościa. Więc oczywiście zaczynamy od stanu wyjątkowego. I też to jest stan wyjątkowy, dlatego że dzięki temu, że to jest Vanilla, to oni się znają na pisaniu eventów, można je przeczytać bardzo szybko. Więc jeżeli to nie będzie jakiś mało ważny event, to będziemy oczywiście coś dawać. Bo wiecie, bo czasami dają eventy, które po prostu jest takie, że gratulujemy, dostałeś władzę. Tak. Więc jeżeli chodzi o inne aspekty, co zostało dodane do DLC, to jeszcze nie wiem. Jakbym wiedział, to znaczy, że po prostu coś źle wyszło i musiałem ponownie nagrać. I jak widzę, nic nie zostało pozmieniane. Wiecie, jakby tutaj coś zmienili, to dosłownie wtedy to byłaby wielka aktualizacja. Na moje oko aktualizacja to jest takie typowa aktualizacja regionalna, którą dawno nie dostaliśmy w takim aspekcie, co zazwyczaj dostajemy. Bo aktualizacje regionalne dodają nam po prostu content do regionu. Tylko ostatnio, zawsze przy aktualizacjach regionalnych, no w sumie trudno powiedzieć, że Włochy, Etiopia i Szwajcaria to są ten sam region, ale przy Skandynawii to było najbardziej widoczne. Dostawaliśmy zawsze nową mechanikę, na przykład to, co ja zbytnio nie korzystam, ale AI korzysta, zauważyłem. I teraz w sumie przejdźmy do tego, co daje nam Brazylia. Oczywiście to, co się zmieniło, to zmieniła się nazwa Brazylii. Już nie mamy Brazylia. Smutek. Ale oprócz tego wszyscy dostali portrety. Mówię dosłownie wszyscy, ponieważ wszyscy tutaj, którzy mieli jakieś słabe portrety, to im zmienili. Nie, wy to zawsze mieliście słabe. Więc wreszcie ta trójka dostała własne portrety. Tak, wcześniej nie mieli własnych portretów. Więc sprawdźmy, co tutaj mamy oprócz tego. Mamy dziedzictwo Cancanzo. Nie wiem. Tak, to bandyci. I chyba chodzi o to, że będziemy mogli z nimi walczyć. Ale musimy walka z Cancanzo. Czyli musimy, jak już to zaczniemy, to zapewne musimy zrobić jakiś, jak się to nazywa, ten cel narodowy. AI zapewne będzie wiedziało. Dowolny posiadany region, niezrealizowany cel narodowego. Przyciągnięcie czegokolwiek, a tutaj to jest walka z tym. Walka z Kanzago. O, tutaj jest, okej, dobra. Czyli możemy najpierw tutaj pójść, gdy już to zrobimy, i no, zwalczyć z nimi.
W sumie w głównej mierze pytanie jest jeszcze tam, że możemy z tym Cenkago pogadać. Zapewne nie mówią tego, jak to powinno być, ale nie chcę mi się dokładnie patrzeć teraz, jak to się wymawia. Więc albo przyciąganie Cenkago. Cenkago. Po prostu napiszę Cenkago. I okej, okay, tutaj możemy. Tutaj jest, że jest jakiś przewrót. Gdzieś mamy jeszcze Cenkago. Niby dwie rzeczy mamy do zrobienia. Chyba chodzi jeszcze o to. Nie przy... Muszę popatrzeć sobie. Przyciągnięcie do naszej. What? Jedną z poniższych musi być faktem. Dowolny posiadany region. Nie ma modyfikatora. What the? Chodzi o to, że mamy tak. Żeby nie był zrealizowany cel, albo żeby był zrealizowany cel. Nie rozumiem tego. Jak? Przecież to za chwilę nam się usunie, jakby to było normalne. Zgaduję, że coś tutaj okłamują nas. Jak zwykle choć coś okłamuje. Okej, oczywiście mamy statki. Jako, że jesteśmy Brazylią, to mamy więcej statków. Zgaduję, że mamy największą flotę jak na razie ze wszystkich krajów w Ameryce Południowej. I tak, łódź podwodna. Tak, łódź podwodna jest najlepsza. Możemy wyprodukować sobie zawsze jakieś dywizje, to nie jest nic... Nic, że tak powiem, nowego. O, to może... A nie, to w innym widoku zobaczymy, jak wyglądają te rzeczy. Podzielimy też sobie tylko na to. Gdzie jest widok na regiony? Chcę regiony. Dajcie mi regiony. Wiem, że są takie. No niby to, ale to... Dobra. To nie. Wiem, że gdzieś jest widok na regiony, tylko że kompletnie zapomniałem, jak się go patrzy. Tutaj mamy jeszcze... uchoporu, nie... Służeństwo, zasoby, dyplomacja... Racze... Równość... Kompletnie nie znajdę tego, dobra. Zobaczmy w takim razie portrety naszych przywódców. Oczywiście, że jak dodają, to dodają mnóstwo. No i... No i w sumie fajnie. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy, nie wiem, dostali jakiegoś... Ten trochę wygląda taki spłaszczony. Dostali jakiegoś, który ma najlepsze, jeżeli chodzi o statystyki. Zazwyczaj nic nie bierze się z tego, że o, masz tego generała, no to masz przerąbane, bo teraz masz po prostu włączone, że bum, giniesz. Wiem, że to, co zmienili, to mieli zmienić z marynarką. Za chwilę zobaczymy. A nie, to nie jest moc, że możemy już od razu. Więc zobaczmy marynarkę. I tak, tutaj jeszcze nic się nie zmieniło. Za chwilę pokażę wam, co podobno się zmieniło. I mają dużo tych... To jest ciekawe, że oni mieli naprawdę dużo generałów. I się to, co zmieniło, to miało się zmienić to. I się nic nie zmieniło. To było takie DLC napisane. No, zmieniliśmy tutaj, żeby specjalizacje były bardziej odpowiednie do tego. Nic nie widzę, żeby się zmieniło. Tutaj zazwyczaj jakby się coś zmieniło, to i tak bym nie zauważył. Więc nic się nie zmieniło, czego nie produkujemy myśliwca na lotniskowca. Dlatego, że nie posiadamy tego. Mamy lotniskowiec? Nie, ale zapewne mamy myśliwce na lotniskowcu. Dlaczego one mogą? Dobra, to jest jeden z tych rzeczy, które nie powinniśmy zadawać pytania. Grze, bo się wtedy ona ewidentnie rozstroi. To zgaduję, że to są produkcje amerykańskie. Gdzieś tutaj zobaczmy. To myślę, że po polsku trochę źle wygląda. Gdzie jest? Nie ma, że produkcji amerykańskiej. Bo powinna być flaga. To jest naszej produkcji. Dziwne, że nie możemy ich wyprodukować. No. Okej, to chyba wszystko jest, więc możemy zaczynać. I koniec stanu wyjątkowego. Niegdyś bohaterski Getulio Vargas jest teraz największym zagrożeniem dla brazylijskiej demokracji. Jego apetyt władzy i skłonność do oportunizmu doprowadziły do tego, że zawiesił prawa, o które walczyliśmy. Wszyscy, którzy cenią wolność, muszą sprzeciwić się temu niebezpieczeństwu. Niebezpiecznemu stanowi wyjątkowemu. Uwielbiam tłumaczenie polskie, które
Luno się czyta. Okej, więc w sumie teraz czekamy tylko, żeby przywrócić monarchię i tyle. Tak. Przywrócenie demokracji. Przywrócenie monarchii. Naciśnij 3 cele narodowe. Przywrócisz monarchię w sekundę. Więc to jest ewidentnie on. Okej. Zagrożenie Cancao. Północny wschód Brazylii od wielu lat nękany jest przez bandytów znany jako Cancao. Niestabilność w stolicy i politycy bardziej zainteresowani pozostaniem u władzy sprawiają, że Cancao mogą się panoszyć. Tylko dzięki wspólnym wysiłku organów ścigania możemy mieć nadzieję na ograniczenie ich wpływu w regionie. Okej, dostaniemy decyzję. Okej, i się nam drzewko zmniejszyło. Zgaduję, że jak to zrobimy, to się jeszcze zmniejszy. Myślę, że najpierw to zrobimy, zanim będziemy walczyć z Cancao. Ale w międzyczasie zobaczmy, czy coś tutaj możemy... Nie będę czytać news eventów, bo... News eventy to news eventy! Więc tak, możemy zawsze walczyć z nimi tym, ale musimy mieć ideę, więc na razie nie będziemy nikogo tutaj dodawać mu tego. Czasami się zastanawiam, bo dają to... Co jest z jednej strony jest fajne, z drugiej strony zazwyczaj... Na samym początku gry nie masz tych punktów. Dostajesz je po... Masz dobrą ich ilość po roku. Więc warto dawać do mechanik, które po roku masz już. I nie warto też dawać dosyć dużego, jeżeli chodzi o wartość. A w ogóle nie czytałem duchów narodowych. Niezróżnicowana gospodarka. Co to jest? Co to jest? LGBT czy co? Kurde. Jak to się powie, to zazwyczaj YouTube tnie zasięgi. Dobra. Może nie usłyszą. Dobra, słaby rząd. To słaby rząd. Nie ma nic tutaj ciekawego. To jest takie typowe, jakbym ja pisał. Chociaż ja lepiej piszę, więc to nawet nie jakbym pisał. Imperialne sentymenty. Nie brakuje ludzi, którzy mają żal do rządu Brazylii. Ożywiając imperialne sentymenty i nostalgię, zjednoczymy te podzielone frakcje w jednorodną siłę. To jakbym czytał AI. Więc to jest dziwne. Dobra, więc realnie musimy poczekać, więc tak. Jeżeli Brazylia ukończy cel narodowy, kompromis w sprawie monarchii konstytucyjnej, zostanie dodany następujący duch narodowy. Dom Pedro de Alcana. Szybkość armii, prawdopodobieństwo... to nie jest panie. Nie, no to musimy zrobić kompromis. Czy tutaj mamy coś? Nie, dobra, na samym końcu mamy. Więc dajmy jak najdalej. Oczywiście, że damy Pedro z jednego względu. To jest słabe. To już jest lepsze, dobra. Pobierze Pedro dlatego, że nikt za bardzo go nie lubi. Tak, jak gracie w Brazylii, nikt go nie lubi. Dobra, w takim razie kontynuujemy. I ta muzyka, już wiem dlaczego ją miałem o wiele ciszej. Dlatego, że w menu głównym jest fajna, ale w normalnej grze trochę wkurza. Okej, mamy fabrykę. To znaczy, że wybudowaliśmy? Wow. Dobra, i czy mamy tutaj jakieś producenta? Mamy producenta z tym i mamy producenta bez ikonki. Czasami dodajemy ikonki później, ale to jest taki ewidentnie... Zauważyłem to, że coś się zmieniło. Ewidentnie to jest taki trochę... Tutaj patrzę... Kurde, mają... Oh. Chodzi o to, że chciałem zagrać Paragwajem, bo Paragwaj jest idealnym państwem, żeby po prostu walczyć ze swoimi wrogami. I mają drzewko, kurde. Oni mają drzewko o wiele większe niż mi się spodziewałem. Wow. Dobra, jak Argentyna? Chyba nie zobaczymy tego, jak wybierają. Czekaj, czy... to chyba dobrze, bo chyba można byłoby zobaczyć, jeżeli oni wybiorą. Nie, jeszcze nie wybrali po prostu. Dobra. Argentyna jeszcze nie wybrała. My wybraliśmy, powoli się nam zwiększa. Facet już niedługo nie będzie się uśmiechał. Rząd tymczasowy jesteśmy, fajnie. Czy to oznacza, że... dobra, myślałem, że już zostaniemy, ale jeszcze nie. Okej, kontynuując. Dajemy dalej, tutaj... to nie jesteśmy my. Właśnie. Zagorzały monarchista. Czyli obecny gościu dostaje... Z autorytarnego... Nie, autorytarny populista plus jeszcze zagorzały monarchista. Fajnie. Więc pytanie, czy coś potrzebujemy. Obalony były prezydent.
Waszyngton. Nie sądzę, żeby to było. Znany ambasador, nominowany do pokojowej Nagrody Nobla. Ciekawe. Ideologia to nie faszystowska, nie komunistyczna. Waszyngton to nie jest przywódcą, nie realizowano cel narodowy, koniec stanu wyjątkowego, to jeszcze nic. A to może popatrzę sobie bardziej na te punkty. To jest ciekawe, gdybyśmy... Teraz zauważyłem, że to jest z dywizji ochotniczych. To jest typowy taki Obama. Dostał nagrodę Nobla, pokojową nagrodę Nobla, chociaż sam zaczął trzy wojny światowe. Znaczy światowe. Trzy wojny. Przyrost siły, poparcie dla demokratów na za nie, koszt doradcy, przyrost siły, odporność na zmianę ideologii. To by się przydało, ale nie teraz. Zwierzę polityczne. Tempo budowy, szybkość rozwoju. Czym jest szybkość rozwoju, bo już nie pamiętam, czy szybkość badania? Dobra, weźmiemy tego gościa. Nie pamiętam, czym jest szybkość rozwoju. Zobaczmy, czy to jest szybkość rozwoju. Tak, szybkość rozwoju. I ja w ogóle po polsku nie gram, więc nie wiedziałem. O, boliwijska rewolucja socjalistyczna. Tylko jest taki problem. Wy nie macie drzewka. No właśnie. Aż dziwne, że Paragwaj nie dostaje tego, bo w sumie, wiecie, normalnie by każdy myślał o tym, żeby Paragwaj może był zaznaczony na przy wyborze, ale nie był. No, pytanie jest, czy jak już tego nie zrobimy, to czy to nie będzie już nam po prostu łatwe? A co to jest? A, cel narodowy, ja myślałem, że jakiś event change, czy coś takiego będzie, że takie, że będzie nam trudno to zrobić, a to nie. To nie to. Zgoda na demokrację. Uwielbiam tłumaczenia polskie, kiedy zmieniają przy tym samym właśnie modifierze nazwę. Przyrost sił politycznych jest fajny, ale plus 7% to jest chyba żart. Dobra, poczekamy sobie dalej. W takim razie. Tutaj jest polityka kafe komplety. Wiem, że powinienem czytać, ale po prostu zapomniałem. A, zamienił się. To może przeczytamy. Niegdyś potężni baronowie kawowi, którzy sterowali brazylijską politykę przez dziesięciolecia, zostali odsunięci od władzy podczas rewolucji z 1930 roku. Wielu z nich zachowało duże wpływy gospodarcze i można ich skłonić do wsparcia naszego ruchu odbudowy imperium w zamian za ustępstwa polityczne. Okej, okay. Ciekawe. To zaczniemy tutaj zmieniać, więc teraz mamy Arlindo Veiga dos Santos. I dosłownie nie sądziłem, że to znaczy, że... A, bo to przyjmuje władzę. Ja myślałem, że dodaje to. Okej. Okay. Czasami tak bywa. Więc... teoretyka wojskowości może nie jest nam potrzebny. Widzę, że tutaj w ogóle żadnych... Żadnych z tych, że nie mamy. Wydaje mi się, że ten gościu jest... Przynajmniej jest... jest ministrem. Dobra, czyli tutaj nie dodali, nie wiem czy to jest, może to jest, nie są jeszcze ustawione, mówię, czasami to jest, kończy się na tym, że nie, ci to ewidentnie to jest własne, ci też są własne, nie, ci nie są, czyli to nie są żadne własne portrety. Okej, na razie tego nie potrzebujemy, poczekamy sobie chwilę. Tutaj nic na razie nie dostajemy. Wydaje mi się, że to jest takie fajne DLC z tego względu, że nie mamy całej Europy dookoła siebie i która by oczywiście chciałaby nas zamordować od razu. Więc to jest akurat fajne. Tutaj trochę długa nazwa, przez co nie widzimy, ale wiadomo, że już niedługo jest, tylko że to też się kończy, więc byśmy sobie już dokończyli ten cel narodowy i byśmy zaczęli walczyć z tamtymi Indianami. Zgaduję, że to Indianie tak naprawdę. Zazwyczaj to Indianie. Bandyci to Indianie. Tak działa propaganda. Okej. Okay. Więc tak, Paragwaj ma własne drzewko, co mi się podoba. Nie ma zbytnio własnych ikonek. No to nie jest zbytnio ważne, to jest chyba ich własna ikonka, więc... Nie, aż tak bardzo nie obchodzi, czy mają własną ikonkę, czy nie, to jest też taka ich własna ikonka. Ważne dla mnie jest, że tak naprawdę ścieżka, gdzie mogę po prostu zemścić się za wszystkie wojny z sąsiadami i tyle. To jest jedyne wymaganie w Paragwaju.
Chcę się zemścić na tych, którzy mnie zdradzili. Okej, okay, więc teraz zacznijmy walkę. 35 dni, to znaczy, że jeszcze możemy zacząć walkę. I to w kilku regionach naraz, więc nie jest to problemem. I to dodaje 50 dni, dobra. Szybko, szybko. Szybko, 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 szybko. Okej. Okay. A to jest pojedynczo? O, Masilos, to jest pojedynczo. Dobra, i tak co chwilę będziemy mieć 50. Dobra, w takim razie ostatnie, czyli chyba już będziemy przejmowali władzę. Będziemy się nazywać Królestwem Brazylii, czyli wraz ze wzrostem popularności ruchu na rzecz odbudowy imperium i spadkiem poparcia dla obecnego reżimu, nasilają się apele o kompromisowe rozwiązanie mające na celu ustabilizowanie sytuacji w kraju. Najczęściej proponuje się utworzenie marionetkowej monarchii konstytucyjnej przy jednoczesnym zachowaniu władzy politycznej przez Kongres Narodowy, czyli no w sumie chcemy monarchię, ale też i nie. Tak, tak to wygląda. Radio badaliśmy. O, aż mi wypadło z głowy, że radio wybadaliśmy. Okej, więc jak już mamy, to możemy dać tego gościa, którego wcześniej chciałem. To zwierzę polityczne. Tak, zwierzę polityczne chcemy. I będziemy kontynuować koncept. Możemy coś? Możemy tych następstwa rynku, tempo budowy fabryk cywilnych. Okay, to jest fajne, ale to musimy bank zrobić. No a więc na razie nie będziemy tego robić. Poczekamy chwilę. A w międzyczasie możemy już zacząć kolejne badania. Okej, okay, więc niech w tym odcinku jeszcze zrobimy kompromis w sprawie monarchii konstytucyjnej i na tym będziemy kończyć. Na szczęście dostajemy. Okej, okay, udana operacja, dziękujemy. Nie będę tego czytać, bo to jest wiadomo, że to będzie to samo co chwila. Pytanie jest, czy to jest... Nie, dobra. Myślałem, że tutaj jest jakiś taki... Wiecie, że... szansa na to. Ale nie, to nie jest szansa na to. Nawet nie ma jeszcze na to. Okej. Okay. Więc jak to wygląda? Poczekamy chwilę. Okej, okay, to już koniec. Nie było 30 dni. No, może było to 30 dni. Teraz akurat mi wszystko szybko idzie, więc... Dobra, przeczytajmy w takim razie. Królestwo Brazylii koronuje nowego monarchę. W obliczu słabnącego poparcia i niedawnego wzrostu popularności ruchu na rzecz przywrócenia imperium, brazylijski Kongres Narodowy zgodził się na kompromis ze społeczeństwem. Monarcha konstytucyjny zostanie koronowany, ale Kongres Narodowy zachował władzę polityczną nad krajem. Nominalne obowiązki zostaną przekazane nowo koronowanemu królowi w celu ustabilizowania sytuacji. Czyli, no w sumie chcemy demokrację, ale oddamy tobie całą władzę. Niech żyje król! I jeszcze nie mam gościa. Czyli chyba jeszcze musimy poczekać chwilę. Dobra, ale w takim razie my będziemy kontynuować już w kolejnych odcinkach. Myślę, że najpierw zobaczymy, czy co tutaj jest. Mamy to, nowe zespoły badawcze. Nice. I... Pytanie jest, czy... Zobaczymy, czy się zgodzi. Myślę, że nie chciałbym od razu pójść w całe drzewko demokratyczne, ale widząc, ile mamy tutaj rzeczy, to trochę będzie. I... Oczywiście, że pójdziemy w dominację Ameryki. Co wy myślicie? Kim ja jestem? Przecież to jest seria monarchistyczna. W serii monarchistycznej możemy podbić cały kraj. Cały kraj, cały świat. Okej. Okay. Więc to było tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. No to cześć!